Faremon budynku byłego zespołu szkół przy ulicy Parkowej w Głuszycy. To właśnie tu będzie miał siedzibę Nowy Urząd Miasta. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowy remont i przebudowę obiektu. Dotyczy to m.in. remontu odpiwnic po dach, izolacji ścian fundamentowych, budowy instalacji gazowej, wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowy platformy dla osób z niepełnosprawnościami i dla seniorów. Wcześniej wykonana została przebudowa ulicy Parkowej przy budynku nr 9. Powstała nowa nawierzchnia, krawężniki z kostki granitowej, lampy oświetleniowe, kanalizacja deszczowa i instalacja odwadniająca. Na to zadanie przeznaczono ponad 700 tysięcy złotych. Koszt całego remontu to blisko 3 i 70 miliona złotych do ze środków ZIT aglomeracji Wałbrzyskiej to ponad milion złotych, a z budżetu państwa ponad 126 tysięcy.